istotnie, ale jest zbyt niebezpieczny. Nie pozwolę na to. Tylko bogini może mi czegokolwiek zakazać. Uwolnię Illidana, czy to ci się podoba, czy nie. Takie jest twardo. Illidan górą, jej! Dzień dobry, cześć, z tej strony Ćwirćwiru. To jest rozdział 5 kampanii Nocnych Elfów. Kłaki na ryju. Bracia krwi, znaczy. Następnego ranka w kurhanowych podziemiach pod górą Hyjal. Tu będzie moja ulubiona postać w Warcraftcie. O, suty sterczą od razu. Ciekawe, jaki będzie miał głos. Ciekawe, jaki w ogóle... Wow, fajnie. Te kurhanowe podziemia pozostały nietknięte przez niemal 3000 lecia. Niemniej ciężko powiedzieć, czy po ich zapieczętowaniu nie wprowadziły się tu jakieś stwory. Nie musimy się tu niczego obawiać. Jedyny nieprzyjaciel, z którym nie mogłam sobie poradzić, plugawi w tej chwili krainę nad nami. Znajdźmy druidów i wracajmy na powierzchnię. Dobrze. Bądźmy jednak ostrożni. Jakie cycaty, nie wiem, jak druidzi szponów zareagują na nasz widok po tak długim czasie. Let's go! Oh, tak! To jest tak! Tak! Właśnie tego chciałem, właśnie to chciałem. Wszystko jest idealne. Idziemy od razu w tą stronę. Natychmiast. O, koboldy! Niech tak będzie. Tak, Tyrande nie może używać słowy, ja wiem. W imię Eluny. Te jaskiniowe pająki są olbrzymie. Wyczuwam otaczający je osobliwy mrok. Zostały spaczone przez straszliwą plugawą moc. Serio? Skąd taki pomysł? Zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj jest do zabicia. Jeśli coś jest do zabicia, no to my chętnie. W imię Elu. To jest tak jakby trochę syfek. Yeti, mówiłem, że śnieg. Wendigo znaczy, no. Endulire tak. No tak, Omegibon to nie idzie tego spieprzyć chyba, prawda? Zwój leczenia, spoko, przyda się. Niech się stanie. Warto było się cofnąć. Natychmiast. A posłuchajmy Samalfuriona trochę. Nie lubię go, ale zawsze jakaś odmiana od Tyrande. Za Kalimdor. Tup, tup. W ogóle on na tym łosiu jeździł dopiero w dodatku. Frozen Throne. A tak normalnie, to w pierwszej części Realm of Chaos to sobie biegał. Anudora. Czemu teraz to się zmieniło? Nie wiadomo. A czemu? Aha, wańczył na to. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. No idzie nam elegancko. Ashterodanador. Widzicie, nadliźniecie trochę elfickiego. Nazywa się Darnański. Ashterodanador. Tak, tak, tak. Nasi wojownicy tak, zaatakowali zajmuje pozycję. Coś tu jest, pęczy pierścień. Nie chcą. Eluny. Zwinność bohatera o jeden zwinnększa. Dobra, no idźmy zobaczyć tu, skoro już tu jesteśmy. Żadnej zyski nie zostawiliśmy. Jedna łowczyni tylko oberwała trochę po łbie. Nie tak będzie. Jest spoko. Te pająki to nie jest jakieś wielkie wyzwanie. O! Chyba, że z czymś takim na odległość. Niech się stanie, wola bogini. Okej. W imię Eluny. Troszkę zbaczam z kursu, tak mi się wydaje chyba. A może i nie, nie wiem. Zobaczymy. Najpierw odblokujemy wszystko. Natychmiast. Zwiedzimy, ile się da i dopiero pójdziemy tam, gdzie jest to, co nas najbardziej interesuje. O, spaczona coś. O, jaja też. Posoka demonów. To ona musiała spowodować przemianę pająków. Mam takie dodatkowe misje? Jeśli wpływa w ten sposób na tak prymitywne stworzenia, drże na myśl o tym, co uczyni z istotami na powierzchni. No tak, trochę przerąbane. Fel to za nie są przelewki. Cenę musimy położyć kres z plugawieniu. Dobrze powiedziane, za wszelką cenę. Dobra, troszkę się podleczmy.
Jaja też trzeba rozwalić i pająki. Co by mnie zdrażniały za bardzo. Tak się też są jaja. O, duży pająk. Elegancko. Torfara Borbora. Okej. Anudora. Czy ja myślę tędy? Ta, tu chyba nigdzie nie skręcę już za bardzo. Czyli idę dobrze. Za Galimdor. O, furbolgi, zadanko od furbolgów, lovle. Furbolg Chieftain. Kapłanko, potrzebujemy twojej pomocy. Naszego szamana ukąsił dziwny pająk i śmiertelnie go zatruł. Nasi współplemieńcy uciekli, pozostawiając nas na pastwę losu. Co miałabym dla was zrobić? Zabij szamana. Szamana może ocalić woda z pobliskiego źródła życia, ale nie możemy zostawić go samego. Jeśli napełnisz nią tę fiolkę i nam ją przyniesiesz, uratujesz mu życie. Jeśli dzięki jego mądrości unikniecie szaleństwa, które stało się udziałem waszych współbraci, to chętnie wam pomogę. Może dostaniemy jakieś furbolgowe jednostki? Niech tak będzie. Tu jest ta fiolka, tak? Pusta fiolka jest, dobrze. No to co? No to idziemy. Czas iść dalej. Tak się stanie. Anudora. Niech się stanie. To nie jest to źródło. Zabili nam tą i ją prze... A nie, ona ją przejęła, ale gówno. Niech tak będzie. God damn it. Myśmy się dali robić, trochę straciliśmy tanków. Niech się stanie, wola bogini. Kurde. W imię Elu. Wow, halogro, nie szalej tak. Niech tak będzie. O, super, jakieś jeszczurki jeszcze teraz ciekłe. Ale tylko poziom drugi, więc nie jest już taki dramat, chyba. Oto źródło życia. Tak myślałem, że te... Muszę tylko zanurzyć w nim fiolkę. Możemy wykorzystać grzybki. Dobra, dawaj. W imię Eluny. Proszę się leczyć. I... Już na Elunę mam? Ja mam? Tak. Się uleczmy. No musimy poczekać, aż wszyscy będą mieli pełne zdrowie, bo czeka nas tutaj ciężka przeprawa w tej misji. Dobra, starczy. Natychmiast. Dobra, wystop. My tutaj kończymy zadanie tylko raz, dwa. Natychmiast. Idziemy dalej. Chwała Elunie, kapłanko. Prawdę mówiąc, wątpiliśmy już w twój powrót, ale teraz nasz szaman ma jeszcze szansę. Strzelił go z liścia, od razu wstał, tak jest. Składam ci najszczersze podziękowania. Przyjmij ten talizman. Użyj go, gdybyś potrzebowała naszego wsparcia, a staniemy u twego boku. Cool. To przydatne. I Malfurion to ma. No tak. Dobra, idziemy tutaj. Ludzie się rozpadli. No, mogę sobie przywołać Furbiolga. Niech tak będzie. Tak. To jest to miejsce, które nas interesuje już? Chyba tak. Natychmiast. Tak! Ścieżka prowadzi na południe. Ale to wejście wygląda obiecująco. O nie. Jak mogłem zapomnieć? Zapomnieć? Co kryje się za tymi wrotami? Skąd ten niepokój, ukochany? Żal mu dupę ściska. Illidan. To wrota do więzienia Illidana. Powinniśmy stąd odejść natychmiast. Illidan?
Minęło 10 tysięcy lat. Czy to możliwe, że wciąż żyje? Wypuśćmy go, Malfurionie. Byłby nieocenionym sprzymierzeńcem w walce przeciw demonom i nieumarłym. Nie, Tyrande. Tej bestii nie można wypuścić na wolność. To przecież twój brat. Bliźniak do tego. Istotnie, ale jest zbyt niebezpieczny. Nie pozwolę na to. Tylko bogini może mi czegokolwiek zakazać. Uwolnię Illidana, czy to ci się podoba, czy nie. Takie jest twardo. Illidan górą, jej. No co, no to zostaliśmy sobie tam krótko. Ale my mamy przywoływanie furbolgów, więc... Tak się stanie. Jej! Anudora. Głupi Malfurion z swoimi głupimi rogami łosia. Na głupim łosiu z rogami łosia. Ashterodanador. Nie lubimy Malfurionu. Jeśli jeszcze nie zauważyliście. Tak się stanie. Tak, wiemie. Ale jest wolniej bez Tyrande i jej ekipy. Nie uważacie? Ja tak uważam właśnie. Nic nie ma. Idziemy dalej. Krąg mocy. Ashterodanador. A co to jest za krąg mocy? Anudora. Przepuśćcie mnie. Arcydruid Gajuluny żąda przejścia. Cool. Od razu się odpalił. Nice. Tak się stało. Podobny most jak w katakombach z Medivhem. Za Kalindor. Geomanta koboldów. O, ostatnie mnie zaska. To już jedno. A to już chyba koniec wycieczki akurat Malfurionowej, więc wydobie. O. A co by się stało, jakby jakoś zepsuł te drzewa? Tak się stanie. Pięknie. Widziałem, że coś się dokryło. Za Kalimdor. Cool. Tak się stanie. Co odkryłem? Ja i ta ziemia to jedno. I ta ziemia. Jak można lubić druidów? Czy ktoś jest w stanie to wyjaśnić? Swój leczenie. No to nie powiem, żeby było warto tutaj bijać. Ashterodanador. No. Co zrobić, jak nic nie zrobisz? Śmigamy dalej. A, jeszcze... Nie jest odkrywane, chyba odkryjemy je dopiero jak obejmiemy kontrolę nad Tyrande. Tak się zdaje coś. Anudora. Zawróć. Nie jesteś godzien przebywać w towarzystwie niedźwiedzich bogów. Niedźwiedzich bogów? Trochę się pozmieniało, co, Malfurionie? Nie jesteś tutaj taki lubiany, jakbyś chciał być. Gobi. Co zagraża tę ziemię? W którą stronę iść teraz? Na dół czy do góry? Na dół to coś może odkryjemy ciekawego. Może ten stwór miał na myśli uśpionych druidów szponów. Świetnie. Ale czemu nazwał ich niedźwiedzimi bogami, skoro wyglądają tak jak ja? Bo może nie wyglądają tak jak ty. Mądry druidzie. Idziemy dalej. Tak się stanie. Nie potrzebujemy jakoś wybitnie tej many. Ashterodanador. Anudora. Ashterodanador. Fajne jest to, że faktycznie jeżdżące na czymś jednostki są szybsze. Lugawy pomiot śmierci. A z drugiej strony triady to też takie są. O. Powinienem był się domyślić, że takie ohydne bestie jak wy skryją się w płonących trzewiach ziemi. Jezu, łap oddech, chłopie, bo się udusisz. No, ale trochę tych czarnych smoków tu jest. Dobrze, tylko mi skręta. Ashterodanador. A gdzie uciekasz?
Anudora. Czy to znaczy, że to będzie większy smok? I tak to trochę słabo. Tak się stanie. Ashterodanador. Tu? A, druidzi szponów są już przebudzeni. Chodźcie, bracia. Mamy dużo do zrobienia. Niech to. Zatracili się w swej zwierzęcości. Nieszczęśnicy stali się dzicy i bezrozumni. W imię Kruka. O, ale fajnie wyglądają. Zefrogu może pomóc, ale dosięgnie jedynie druidów, którzy znajdują się w tej części jaskini. No to zewuj. Anudora. Jestem gotów. Za Kalimdor. Ashterodanador. Za Kalimdor. Tak się stanie. Anudora. No, bo cich już. Czemu go nie budzi? Zaczęło się. Co zagraża tym ziemią? No zewuj, czemu on nie zewuje w ogóle? Ja i ta ziemia to jedno. Aha, bo muszę iść w konkretne miejsce. Kumam. Tak się stało. Kumam. Co zagraża tym ziemiom? To pewne. Ja i ta ziemia to jedno. Spoko, tak ich pominiemy. Całkiem niedaleko. Za Kalimdor. Mykamy dalej. Ashterodanador. Tup, jaki skrót na to, co jest dobre. Za moich braci. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Jestem tego wręcz pewny. Ashterodanador. Nikt mnie nie przechytrzy. Coś jest nie tak. Anudora. Żałośni nędznicy. Nic nie było, skrzynia. Za Kalimdor. Jeda. To on. Co rozkażesz? Tak się stało. No i gdzie on tu przylazł ze mną? Kupić wiadek. Teraz oberwie. Tak się stało. Brak miejsca w ekipunku. Anudora. To jak brak miejsca, to brak miejsca. No nic z tym nie zrobimy. Za Kalimdor. Tracę jednostki powoli chyba, co? Ashterodanador. To słabo, co? Za Kalimdor. To pewne. Coś jest używać tej umiejętności. No trudno. Lek. Ashterodanador. Elegancko. Idziemy dalej teraz. Anudora. Szkoda, że nie mogłem sobie przyzwać drzewców nigdzie. Oświeć mnie. Co zagraża tę ziemię? Okej, trochę słabiej to widzę niż zwykle. Ale może tylko... Nie. Wydusz to. Zaraz przyjdzie do was. Ja i ta ziemia to jedno. Już jesteśmy na miejscu. Spoko. Anudora. Szpoko. Możemy dmąć wróg i iść tam, gdzie faktycznie są ciekawe rzeczy do roboty. Nie oszpędzać się z jakimś głupim Malfurionem w głupiej części jaskini. Elegancko. Szando burzogniewny. Nie wiem, co nas opętało. Minęło tak wiele czasu. Zapomnieliśmy. Kim jesteśmy? Przybyłem tu, Teroshan, gdyż raz jeszcze potrzebuję waszej pomocy. Po tysiącach lat płonący Legion powrócił. Tylko nasze połączone siły mogą go powstrzymać. W takim razie my, druidzi szponów, jesteśmy na twoje rozkazy. Fajnie wyglądają te modele tych druidów. Podobają mi się naprawdę. Nie mogę zawrócić. Niechaj bogini sprawi, by Malfurion się mylił. Dobra, ratujmy najlepszą postać w tej grze. Twoje zamiary są szalone. Nawet twoja bogini potępiła tego, którego pragniesz uwolnić. Za Kalimdor.
Niech się stanie, Wola. Czy damy sobie radę tymi samymi uczniczkami? Nadzorczyni. Fajnie wyglądają z tymi swoimi biczami. Spoko, czyli w pierwszym starciu z pierwszymi jednostkami już straciłem jedną. Jej. Rewelacja. Zobaczymy, co jest tu. Aha, sorry. Asher Toreman. Niech tak będzie. Anudora. No i co, mogłem wziąć te fullboli? W imię scenariusza. Na Tyranda jednak. Enduliretat. Teraz już zapłynę. Za Kalindor. W imię Elun. Panie, bo jakby jakieś jednak byśmy znaleźli tutaj jednostki dla nas, co? Dałoby się. Enduliretat. Anudora. Co te szczury tu robią? W imię Elun. Tyle pustych skrzyń. Za Kalindor. W imię scenariusza. Natychmiast. Tak, wiedziałem, że wszyscy się rzucą. No i co ja mam zrobić? Anudora. Stracę uczynię drugą zaraz. Oj, furgon mi tu wjechał jak złoto. W imię scenariusza. No trudno. Szukamy w skrzynkach czegoś do leczenia. O! Znak leczący, mega! Kosztem tego. Niech tak będzie. Brak miejsca w ekwipunku. Pięknie. Sprawdźmy, czy coś jeszcze ciekawego jest tutaj. Enduliretat. I uleczmy się. Niech tak będzie. Chwila, poczekamy. Jezu, ten Lidan jest tak daleko. Dobra, leczenie stanie. Się skończyło, mykamy. A, tu jest jeden krąg. Oba kręgi mocy mam aktywnić. Łeź, dupy, to wracamy tu. W imię Elun. Trzeba będzie tu przysłać jedną jednostkę. Zostawiłbym ją już teraz, ale to się kompletnie nie opłaca, bo będę w plecy. I myślę, że mogą wtedy szybciej umierać nam te nasze nocne, dzielne kobitki. Nocne kobitki. Ciekawe, czy pojawi się Majew. Jestem naprawdę zaintrygowany będzie. Tym. Majew to taka szefowa tych wartowniczek i strażniczek. Natychmiast. Jakby. Tu będzie jakiś demon chyba, co? Za Kalindor. Nie. Nie stanie, wola. A, kamienny strażnik, tego. Natychmiast. I biblioteka i... Nie, to wszędzie wartownicy są. On nie wygląda na nocnego elfa, jest blady jak dupa. Czy się zagraża dzikiej puszczy? O. Przysięgłam dopełnić zemstę. Anudora! Jednego naraz, bo pozdychacie dziewczęta. W imię scenariusza. Szybciej, skupcie się. Elegancko. No ale to widać też, że elfy ogólnie... No, te, które były w oddziałach przymierza, to wywodzą się właśnie z nocnych elfów. To są takie elfy, które już mocno nadużywały magii. Niech się i zbladły, jak dupa. Bogini wzywa. Dobra, elegancko. Tutaj rozumiem, że edukujemy jakąś fajną książeczkę dla... Anudora! Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Pięknie, mamy to. Słucham głosu elfów. Dobra. Natychmiast. Święte regały, czy coś tam. Lecimy dalej. Bogini wzywa. W imię Eluny. To jest wartowniczka, trzeba ją zdjąć. To jest kolejna, też trzeba będzie ją zdjąć. Niech tak będzie. Tylko chciałbym jeszcze sprawdzić, co jest tutaj. Jednostki dla mnie? Eluny. Nie. W imię scenariusza. Dobra, szybkie leczonko. Natychmiast. Uleczeni, możemy iść bić dalej nasze siostry.
Czy ktoś zagraża Dzikiej Puszczy? Bo kumacie, nie? Że Tyrande teraz wybija jakby... no... swoich rodzimych ziomków. Uuu, jest! Tu są jednostki, rewelacja! Właśnie was potrzebowałem. I z ci więźniami, którzy od razu czuwają się w mój klemat. Ty śmigaj tam. Wskaż drogę. Ty śmigaj tu. Elegancko. Czy ktoś ej, ale ja już byłem na jednym i na drugim. Aha, no to spoko. Myślałem, że naraz trzeba... pi. Jak trzeba naraz, to luz. Niech się stanie, wola bogini. Teraz po Illidana. Natychmiast. Niech tak będzie. Najpierw w dół iść, czy do góry iść? Nie, do góry nie pójdę za daleko. W imię Elun. Wartowniczka jakaś? Nie ma, ale są skrzynki. Może z ciekawą zawartością. Nope. Niech się stanie, wola bogini. Niech tak będzie. Natychmiast. Śpiący. Śpiących też zabijamy, żeby nam się później nie rzucili do gardła. Jak już jesteśmy bandą Durka, to bądźmy bandą... O, jest ostatnio umiejętność spadające gwiazdy, Tyrande. One koszą i wyglądają pięknie. Zobaczymy, czy będzie okazja je wykorzystać, więc wyłączymy to strzałkowanie. W imię Tenariusa. Co, nic to nie broń ma. Wartowników. Z pewnością okaże się pomocna. Co, mam tą broń? Dostałem ją? W imię Elun. Trzymać magiczne glewie. Słucham głosu. Ranienie dodatkowych wrogi. Pięknie, niech warto go ich zabić. Można? Tak się zbywa ulepszenie. Asher Toraman. Okej, okay, tu nic nie ma. Niech się idziemy stanie. Teraz. Fok. Śmierć intruzom. Czekaj. Poczuj zew bitwy. Bogini wzywa. W imię Elun. Pierśnie regeneracji. Niech tak będzie. O. Nie jestem pewny, czy go chcę. Zobaczymy. Jak, jeśli zostaną mi jakieś te, to... Oho, tu są jednostki. Cool. Cieszy mnie to. Nasi wojownicy. Gdzie ona poradzła? Wracaj, kretynko. Jest. Bogini wzywa. O. Anudora. Słucham głosu. A to w sumie, jak mam tyle tu jednostek wszędzie, to mogę tracić to, jak? Czyli tak nie działa. Niech tak będzie. Enduliretat. Spoko. Jeśli będziemy mieć dwa oddziały, to już w ogóle będzie rewelka. Na luzaku to wszystko wtedy przejdziemy tutaj. Niech się stanie, wola bogini. O, wilk! Loki! Cool. Ej! Wydaje mi się, że jest taki wilk. I są questy w Warcraftcie z nim. Natychmiast. Cool. Czy ktoś się zagraża Dzikiej Puszczy? Dobra, czekajcie, które nie są zaznaczone. Ta twój ruch. Asher Toraman. Przysięgłam dopełnić zemstę. O, fuck. W imię Elun. Drzewce chcą zagrodzić mi drogę. Tym istotom rozkazywać może tylko potężny druid. Oho, Malfurion się wkurzył? Niech to będzie. Czy co? Tylko szybko. I nie ma jednej tej uczniczki? Czy przeżyje to dziewczę? Przeżyła to. Nice. Brawa. Elun. Co cię trapi? Cool. Portal. Bardzo mnie to cieszy. Lubimy portale, bo skracają drogę. Czy ktoś się zagraża Dzikiej Puszczy? Elegancko. Bogini. Elegancko. Tak jest. I kolejni druidzi? Znaczy drzewce? O, jeszcze źródło zdrowia. Jak w pytkę. Prawda, nie mamy aż bardzo dużo leczenia, ale troszkę się uleczymy. Zwłaszcza ty. Tylko szybko. Okej. Okay. Asher Toraman. Przysięgłam dopełnić zemsty. Dobra, jak umrze, to umrze. Asher Toraman. Czy ktoś się zagraża Dzikiej Zajmuje Puszczy? Pozycję.
Enduliretat. Jak to siedzi w tych wszystkich klatkach i w ogóle? W imię scenariusza. Pusta. Tropy. Przysięgłam dopełnić zemsty. Goblińskie miny? No co mi goblińskie miny? Za Kalimdor. Ale może coś jeszcze fajnego się tutaj chowa. Anudora. Byłoby spoko, jakbyśmy dostali na przykład jakąś kulę ognia, albo błyskawic, albo czegoś. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Co cię trapi? Trapi mnie to, że nie dostałem żadnej magicznej kuli. Czekam, aż retoraman. Tylko szybko. Słucham głosu. Czuwam. Niech się stanie wola bogini. Zajmuję pozycję. To jest sprawnie idzie naprawdę. To już ostatnia prosta przed Illidanem, tak mi się wydaje. Czy ktoś się zagraża? Jakby przyszedł nam walczyć. Słucham głosu. Tylko szybko. Szybciej się nie da, moja droga. Odcinek będzie długi, ale tylko dlatego, że jest tu Illidan, którego uwielbiam. Zajmuję pozycję. W imię Elluny. Dobra. Let's go dalej. W imię Tenariusa. Dopełnić zemsty. Co cię trapi? Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Czuwam. Raczej wyrzuciłam. Przyblokowaliśmy sobie nad jedną. Słucham głosu. Tylko łowczynię, bo czemu nie? Albo nawet i dwie, i wilka. Tak, ćwier, bardzo dobrze to rozgrywasz. Słucham głosu. Zajmuję pozycję. Ale to już jest nieważne teraz. Naprawdę jest to nieważne. Rozumiemy się bez niskie koszty zawsze bywa. Spoko. Wskaż drogę. Nie, te fakty. Stój, kapłanko. To zakazane miejsce. Nawet dla kogoś takiego jak ty. Jest tu wielkie zło, pokażę wam ten. Które na zawsze musi pozostać spętane pod ziemią. Kiedyś Illidana uznawano za... Ja, zablokował mi to, ale gówno. Wierzę, że znów może zasłużyć na to miano. To szaleństwo. Uwalniając zdrajcę, zgubisz nas wszystkich. Co ty wiesz, gościu z Gaju? Ja, i to ma taki cooldown jeszcze. No bieda, straszna bieda. O, reguła. Uwolnij Illidana. Niech tak będzie. Jest i on. Illidanie, czy to ty? Tyranny, to naprawdę twój głos. Po tych wszystkich wiekach w ciemności, jego brzmienie jest jak czyste światło księżyca. Dotykające mej duszy. Legion powrócił, Illidanie. Twój lud jeszcze raz cię potrzebuje. Ach, kozacko. Niegdyś byłaś mi bliska. Więc uczynię, o co prosisz, Tyrandy. Ale nie jestem. I nigdy nie będę nic winien naszemu ludowi. Śpieszmy więc na powierzchnię. Z każdą chwilą demony roznoszą splugawienie coraz dalej. Jej, mamy Illidana. Fajny głos. Podoba mi się. Lepiej brzmi niż tamten wcześniejszy. Odkąd ostatni raz cię widziałem, bracie. Illidan powiedział, widziałem, ale beka. Wieki, które spędziłem w ciemności. Taka była cena twych czynów, Illidanie. A któż dał tobie prawo, by mnie osądzać? Czyżbyś zapomniał, kto walczył u twego boku z demonami? Dość tego. Przestańcie obaj. Nie da się cofnąć przeszłości. Ukochany, z pomocą Illidana ponownie pokonamy demony i ocalimy naszą krainę. A czy rozważyłaś cenę, jaką przyjdzie nam za to zapłacić, Tyrande?
Pomoc tego zdrajcy może być dla nas zgubna. Nie przyłożę do tego ręki. Malfurie ma duże rogi, co? tak, warto było dłużej posiedzieć. Ta samego Illidana, piękny głos, bardzo dobrze zdubbingowany, podoba mi się. Ludy, na dziś to wszystko. Jak się podobało, to lajkujcie, pamiętajcie, subskrybujcie, udostępniajcie i zaznaczajcie dzwoneczek, kiedy chcecie wiedzieć, kiedy coś wrzucam. Buziaczki, pamiętki. Inhalator, czyli mamy astronautę.